Urodził się w 1953 roku w Warszawie. Jest pogodnym i łagodnym człowiekiem. Mówi niewiele i nie każdy potrafi zrozumieć jego mowę. Jak ja biednej, ze dwa. Tworzy niezwykłe obrazy, używając grubej kreski, mocnych plam. Maluje ptaki, najczęściej sowy, owady, anioły i diabły. Postacie kobiece nagie. Najsilniej jednak poruszają jego rzeźby, surowe, tajemnicze, z których kształt wyłania się lekko jak relief. Dopiero kolor nadaje im moc i siłę. Mają różne nastroje, od bardzo ciemnych, mrocznych przedstawień po intensywnie kolorowe, radosne. W 1975 roku zamieszkał w Domu Pomocy Społecznej w Brwilnie koło Płocka. Zaczął malować i rzeźbić w latach 80. XX wieku. Jego prace są w kilku publicznych i prywatnych kolekcjach w Polsce, we Francji i w Czechach.